W poprzednim odcinku armia pod dowództwem Noyanaru rozpoczęła szturm na Satsumę. Siły inwazyjne okrążyły osadę, atakując ją z kilku stron. Strzelcy wyborowi ostrzelali ze wzgórza obrońców garnizonu, zadając im ogromne straty i przechylając szale zwycięstwa na stronę Sagi. W trakcie bitwy kapitan wygłosił specjalne ogłoszenie dotyczące nowej umowy handlowej, która miała być korzystna zarówno dla niego, jak i poddanych mu obywateli. Żołnierze, usłyszawszy te przemowy, zostali zmotywowani i błyskawicznie zajęli miasto. Neptyka to potrzebował pieniędzy, więc z czystym sumieniem nakazał grabież. Pod jego stopami znalazła się jedyna na wyspie huta stali, którą natychmiast zaczęto rozwijać w kierunku rusznikarni. Rozjuszony plądrowaniem lud nowo zdobytej Satsumy się zbuntował. Zdobywcy miasta wyszli i rebeliantom naprzeciw. Zaczęła się bitwa doświadczonej piechoty liniowej z uzbrojonymi mieszczanami. Elitarne wojsko zmiażdżyło buntowników. Jednak mieszkańcy Satsumy dalej żywili nienawiść wobec okupanta. Kolejna rebelia wisiała na włosku. Zwiadowcy donieśli, że na morze wykryto większy ruch szoguńskich statków. Niebezpieczne floty desantowe nadciągały. Teraz, gdy upadł cesarz, szogun z pewnością zaatakuje z całą swoją siłą. Nad Sagą ponownie zawisły czarne chmury. Dzień dobry Państwu, cześć, z tej strony Noyanaru Neptyka, to jest kolejny odcinek z kampanii Sagą w Szogunie II na Zmierzchu Samurajów, poziom oczywiście legendarny. No i co, wyczyściłem wszystkie tutaj stateczki wroga, też ktoś pisał, że będę bitwy morskie tak w większości wycinał, no bo jest ich dużo, są powtarzalne, będę tak robił, te ciekawsze może faktycznie pokażę, albo na pewno kiedy już dotrzemy do pocisków, wiadomo, zaawansowanych wówczas, też będzie to przydatne. To byłoby w ogóle fajne, bo możemy zobaczyć ulepszenie torpet mieć. Z tym, że my w ogóle torped nie mamy, dlatego no to będą ogólnie torpedy. A torpedy, nie wiem jak działają, mam nadzieję, że będą fajne. Z chęcią też je przetestujemy sobie, ale to już później. Też pomyślałem sobie, czy nie warto byłoby teraz zdobyć bungo od tej strony, ale wydaje mi się, że jest to złe. Z jednego prostego powodu. Dlatego, że będąc w buzę, jakikolwiek desant na ludzi odeprę, jeśli podzielę swoje siły, bo będą musieli je podzielić, bo tu się na razie będą butowali, no to wtedy jest ryzyko, że może komputer się zdecydować albo tutaj, albo tutaj, no i stracę jedną lub drugą osadę. Wiadomo, że tędy nie przejdę, bo blokuję cieśninę, ale no myślę, że jest to wciąż zbyt ryzykowne. Poczekam, aż już mi się ogarnie sytuacja, przeniosę wtedy tych żołnierzy, no i za ich pomocą ruszymy z ekspansją, dlatego będzie zacnie. Też warto byłoby w końcu te gejsze do miast wrzucić, bo jeden z was co mnie tam parę błędów punktował, prawda, w tej serii, no i między innymi kwestie gejsz, ale wydaje mi się, że fakt używania ich w formie zwiadu też jest bardzo przydatny, bo jednak no, zwiad jest jak dla mnie bardzo istotny, no ale no, wypadałoby też je podszkolić po to, by zwiększały nam zadowolenie jako takie. Zatem teraz tak, tu wszystko jest teraz eleganckie, no ten bunt się pojawi, ja liczę, że ten bunt nam miasta nie zdobędzie, zobaczymy. Tak naprawdę zwróciłem się teraz do oddziału, mamy fajny garnizon, wsparcie floty, nie wiem jak duży musiał być bunt, żeby był w stanie to zdobyć. I mamy, zobaczcie, desant, który aj zdążył się zdesantować, proszę, no to chyba nas czeka fajna bitwa polowa. Tych bitew polowych dużo nie było, tylko obawiam się jednej rzeczy, strzelców stosy. Tosa jest w ogóle klanem, którym bym sobie kiedyś chciał na pewno zagrać. Oho, kolejny desant, o kurwica. Zobaczcie. No, dwa desanty. No to ciekawy bardzo początek się wydarzył. Bardzo ciekawy początek. Niepokoje narastają, widzę. A ja myślę, że ważniejsze jest obecnie Tsukushi do obronienia. I ruszamy teraz w kierunku tego. Tak, to bierzemy sobie na pewno teraz. Wdzięczna ludność w jakiej prowincji? Nagasaki. A rozwój, zadowolenie? Tak, powiem, że tak. Nie chcemy, żeby się buntowali. Możemy sobie teraz zabrać ziomeczka. No i to będzie generał plus jeden z żołnierzy fajnych. Bierzemy sobie was na pewno tutaj. A tu, teraz jak widać, jest taka sytuacja. Teoretycznie najlepiej byłoby wziąć część żołnierzy, cofnąć sobie do Tsukushi, bo to miasto się z pomocą floty na luzie powinno wybronić. Bo tak, to na pewno muszę pokonać. Tu pewnie też zaraz jakaś flota się pojawi i nas zacznie atakować. Kurde, no ale się przedostali. Chyba, że ich szybko pokonamy. Nie no, muszę w tej turze już jakby działać, już od razu w tej turze, tylko pytanie, co tam wyślemy, bo tu jest garnizon trzech jednostek, tu idzie no troszkę takiej piechoty lepszej, ale wsparcie floty powinno być dosyć wystarczające, armaty raczej zostaną z nami, zobaczymy, dobra, ty na pewno, znaczy się ninja zostaje tutaj i bunt wyskoczył, nie wyskoczył, o, jednak nie wyskoczył bunt, proszę, myślałem, że wyskoczy. Jak miło, zobaczcie ludzisko, no to niech teraz wyskoczy, teraz mu pozwolą. No i znowu sobie go fajnie stłamsimy, no na pewno więcej piechoty liniowej, troszkę tracę kasy, troszkę zrobiło się niezbyt sympatycznie niestety, jak to ma się sytuację tutaj. Dobra, oni wciąż się nie desantują, coś tutaj płynie niebezpiecznego, zobaczmy sobie, wydaje się, że jest bezpiecznie, no to co, jest w porządku.
jest bardzo w porządku. Na wyspie Goto mamy już nadmiar żołnierzy. Myślę, czy któregoś z nich przypadkiem nie usunąć teraz. No, mógłbym go wykorzystać, ale wolę chyba go usunąć jednak, bo finansowo jest niesympatycznie. Tutaj tego pacjenta też sobie jednego usuniemy i już wychodzimy w miarę na zero. To na pewno napadniemy. Te floty trzeba będzie rozgromić. No, zastanawiam się, jak to teraz obejść, no bo z nimi trzeba stoczyć już teraz bitwę. Chociaż możemy właśnie zrobić, żeby oni nas napadli w osadzie. No właśnie. A tak bym sobie cofnął część żołnierzy, czyli bym sobie cofnął ciebie i ciebie. Powiedzmy, że i może jeszcze ze dwa oddziały tych panów, może jeden lepszy, drugi gorszy, do Tsukushi. Tsukushi ma teraz wsparcie floty, no i to powinno, myślę, że bez problemu to odeprzeć. Tu mam coś takiego, zobaczcie, z generałem. Raczej to poradzi sobie, bez większego problemu. No i flota będzie arcyistotna. To musimy tutaj na 100% rozbić. W takim razie, no co, trzeba zająć się zniszczeniem floty. No to teraz trzeba trzymać kciuki, żeby komputer zaatakował bezpośrednio miasta, a nie przy tym plądrował nasze posiadłości. Zobaczymy, jak będzie. Zwiększmy sobie podatki na większe, zrobimy na tym troszkę pieniążków. Gdzieś tam będą niepokoje, ale potem to oczywiście się ogarnie i będzie zacnie. Tymczasem, w jakim tempie to się teraz nawraca? W turze kolejnej będzie procent 22,5, a mamy obecnie wpływu 3,5. No dobra, ale ten wpływ już tak jakby jest trwały. Myślę, że będzie to się dosyć sprawnie robiło. Tu z kolei będzie w kolejnej turze też te 5%. Ej, to kurde, te 2% wpływu aż tak dużo, jak myślałem, jednak nie daje niestety. No nic, więc tu jest wsparcie floty. Jak nas zaatakują, no to będziemy oczywiście mieli fajnych tutaj żołnierzy do pomocy. Tu też jest wsparcie. Liczę, że kolejnego desantu nie będzie, jakoś nie wiadomo jak prędko. Pewnie coś tam płynie, ale no zobaczymy, co się wydarzy. Tu z kolei bym w ogóle ciebie zamienił z ninją, bo ninja wolałbym, żeby się udał na południe, a gejsze, żeby wbiła do Satsumy, żeby tam powoli zaczęła ogarniać zadowolenie. Co nie? No właśnie. Higo jest raczej zadowolone. Kończymy turę. Zobaczmy, co nas czeka. I panie Toso, panie kolego serdeczny, widzę, że jest spowolnione tempo. I pan Tosa, no atakuje moje statki tutaj. Bardzo dziwne, bardzo nierozsądne. Kara za brak rozsądku jest tylko jedna. Oczywiście dno. Dno morza południowo-wschodnio-chińskiego. Dobra, muszę też w ogóle zwiększyć troszeczkę ilość floty na południu, ponieważ tam mam jedynie 4 okręty, 4 albo 5, no to jest bardzo mało, powinien tam mieć 7-8, tylko każdy taki jeden dziad kosztuje no 800 i wróg, dobra, padł, myślałem, że pozostał, wydawało mi się, że źle zobaczyłem. Dobra, tutaj mamy atak i faktycznie atakują Buzen, atakując nas tak naprawdę piotą strzelającą. Mam takie jednostki, mam też garnizonowych strzelców, mam gatlingi, wsparcie floty, wydaje mi się, że to jeszcze obecność generała, która oczywiście zboostuje wszystko, powinno to wszystko wystarczyć. I damy im nauczkę. Mam taką wielką nadzieję, bo śmierć tego dowódcy byłoby naprawdę bolesna. Oj, wierzcie mi, że jakby zginął nam teraz Daimyo, który ma 4 honoru i tyle oświadczenia, byłoby to niefajne. Chociaż kolejny miałby też chyba 4 automatycznie, ponieważ mamy no właśnie ten bonus technologii. No. No dobra, no to co? No to w takim razie najpierw sobie wystawmy na takie pseudo-mięso armatnie, coś takiego. W ogóle to jest zamek tragiczny, zobaczcie, jak on jest słabo rozwinięty. Mało co jaki zamek w Japonii tak wygląda. No, bardzo mało co jaki. Większość już jest znacznie lepsza, jest znacznie lepsza. Dobra, tu możemy sobie dać na przykład piloty liniowej troszeczkę gdzieś tak styl, żeby no już oddali parę salw w kierunku wroga. Was sobie damy też tutaj, coś takiego. No i potem oczywiście ich cofniemy na górny plan, na którym będziemy się długo najpewniej bronić. Dobra. Dawaj, dowódca ma być tutaj. No jeszcze gatlingi, nie wiem gdzie, na razie ustawię je w ten sposób. Zobaczymy, czy warto je już tutaj rozstawiać. I wróg atakuje z kilku różnych stron, z czego tam widzę, że atakuje nas generał. Więc jak uda się ubić gwardię generalską, no to będzie sympatyczna sytuacja. Więc ty, kolego, czekasz, użyjesz sobie oczywiście tego. Troszeczkę bliżej masz podejść, obowiązkowo. No, gdyby szli w jednej linii, byłoby niby fajnie, ale w sumie jak tak się rozciągają, to też jest nie najgorzej, tak myślę. No, skąd nic, na pewno się będzie chciała szybko desantować. Dobra, ty, panie gatlingu, no co, no rozstawię się, żeby tego wodza ubić. Oni są fajnie tak ustawieni. Spore straty mi się poniosą, na pewno duże straty, bo mamy tutaj, zobaczcie, w 3 jednostki nas, 4 jednostki na sobie nałożone. 4? Tak, bo tu mamy 2 oddziały konnicy. Ej, to jest dobre. W takim razie, ja tu już postaram się tak solo wystrzelić i nie no, za wysoko, ale dajemy teraz rozkaz, żeby ręcznie nasze działa strzelały. No i zobatoszek jest, zobato. Nie, walimy tutaj. To jest miejsce, które musimy koniecznie ostrzelać obowiązkowo. Teraz ty w sumie mógłbyś dać już bonus. Nie, jeszcze bonusu nie dawaj. Na spokojnie. Dobra, wszystko ładnie rozstawione. I leci pierwszy kartacz. Pięknie. Trafiłem, ale mały damage za malet, ale trafiłem, nie ma lipy. Walisz cały czas w to miejsce, naparzaj. Ubij tego dowódcę. Może ręcznie jednak trafię. Dobra, dobra wysokość. Ale ciut do prawej, ale to jest idealna wysokość.
Strzelając w ten sposób, zadamy im spore obrażenia. Dobra, jeszcze do prawej gdzieś tak i minimalnie wyżej. No, kule lecą. A w sumie ręcznie to też jest taka słabocelność. No to wolę manualnie, myślę, że jest to lepsze do wypracowania. Daj! Odrobinę wyżej i by siadło naprawdę sympatycznie. Też chyba wyżej, co? Tak, też troszeczkę wyżej. Jakoś tak możemy strzelać. Muszę monitorować, żeby wroga jazda się tam nie rozpędziła przypadkiem. Bo jak się teraz rozpędzi, no to nas szybko zraszuje, będzie nieciekawie. No bo tak, ogólnie armia no ma statystyki takie sobie niestety. Niby jestem zamorski generał, ale no wcale szału nie ma. Wcale szału niestety jak nie było, tak nie ma. Dobra, oddajmy sobie tutaj. A, teraz za wysoko z kolei. Już się zbliżyli, więc trochę za wysoko. No to zróbmy coś takiego. Siądzie. No tak prawie się siada. Tak troszeczkę brakuje mimo wszystko. Zastanawiam się, gdzie używać ostrzału. Chyba ostrzał sobie damy w to miejsce. Tylko ten obszarowy będzie o wiele lepszy w tej sytuacji. No znacznie lepszy, bo wróg będzie rozproszony. Ci strzelcy nie wiem, czy też nie mają większego zasięgu, bo mają mniejszą liczebność. Możliwe, że oni działają podobnie bardzo jak ci strzelcy wyborowi. Bym się nie zdziwił, jakby faktycznie tak mogli funkcjonować. No ale co, musimy mówić generała i będzie dobrze. Dobra, to jest w ogóle obszarowe, serio. Zróbmy tutaj ostrzał. Wejdą w zasięg, będzie idealnie. Dobra, tutaj też już zaraz wróg wejdzie w zasięg ostrzału. A więc panowie, przygotujcie się. Wal w generała, proszę cię kolego. Dobra, tutaj, o, aj! No nie siadło. Ale generał powoli obrywa, dwóch generałów tu mamy. Więc ta dwójka obrywa. Dobra, ci teraz muszą się cofać. No, akurat wchodzą niektórzy w zasięg, zobaczcie. Więc fajnie, bo dostałem podwójny damage tak naprawdę, podwójny. Dobra, bardzo ładnie to leci, fantastycznie. Teraz tutaj, jako że też już będzie ostrzał, to możemy generałem się leciutko zbliżyć i dać bonus. Po pierwsze wam, po drugie bierzemy sobie tą gunbatę, używamy. No i za chwileczkę dajmy rozkazy do tego, żeby się wycofać na górne piętro. A na górne piętrze, jako że jesteśmy niezłomni, będzie elegancko. Tak. No, strzelamy, dobra. Jazda obrywa. Ale podbija, ale obrywa, to najważniejsze. Tutaj tak, już sobie to musimy aktywować. Zaraz was cofamy. Muszę zdążyć, to jest mega ważne, żeby zdążyć, naprawdę. To jest arcy istotne. Chociaż widzę, że wróg troluje bardzo mocno. Ci chyba wejdą. A zatem... No, wchodzą. Potem coraz szybciej, ale zatrzymali się nagle. Ej, to jest dobre, żeby walczyć na tym niższym poziomie tutaj. Naprawdę, jest bardzo, bardzo korzystny dla nas. Możliwe, że nawet komputer nie da rady niczego tu działać. No, bo ci sobie dobrze radzą. A ta piechota liniowa tutaj. Myślę, że chyba ją jednak zobliguje się wycofać, bo jak oni się do nas dobiorą do walki na close range'a, no to będzie naprawdę nieciekawie. Więc idziesz sobie szybko tędy, ty kolego możesz w sumie to też się wycofać powoli, żeby było bezpiecznie. Wy zostańcie na razie tutaj, zostańcie, generale stój cały czas i wspieraj swoich ziomali. Okej, tutaj teraz powoli do nas podchodzą włócznicy po browi, spoko mogą podchodzić, tu wymiana ognia jest bardzo korzystna. No i ty widzisz, że się cofasz, dobra, ty idziesz drugą bramą kolego, znaczy ty idziesz tędy, tylko ty idziesz tamtędy, oho, tak się ustaw. I możesz w sumie oddać do nich salwę, tak samo ty spróbuj oddać salwę, bo oni będą teraz chcieli najprawdopodobniej przejąć wieżyczkę, więc coś takiego wydaje się być fajne. No zobaczcie, będzie egzekucja podwójna, prawda, dobra, cofnij się. Uciekaj kolego, uciekaj, aby panowie strzelajcie. Dobrze, chwiejni. O to właśnie chodziło. Dobra, idziemy jednak do góry z powrotem. No i ci zaraz się złamią. Załamanie z druzgotami fantastycznie. Odwróćmy się. Zdążymy strzelić czy nie zdążę? Możliwe, że zdążę, bo oni mogą iść chcąc to przejąć. Dobra, tutaj chyba się trzeba cofnąć teraz. Tak, trzeba się wycofać. Na górny plac. W tym miejscu też już bym się powoli ustawił tutaj, więc powoli zmieniamy nasze rozkazy, żeby nie było lipy. Też idziesz kolego do góry. Pokaż mi wszystko, jak to wygląda. No to możesz też w sumie iść bardziej w to miejsce. Elegancko, ty masz być bliżej tego miejsca. Ty się ustaw w razie W tutaj. No i ci koleś rozbić, fantastycznie. Więc zajmij pozycję sobie tutaj, szefie. Teraz ty wejdź sobie, na razie nie wiem, no też do góry się tam postaraj przedostać. Dobra, każdy maszeruje na mury, żeby było dobrze. Użyjmy sobie gambaty. Gambaty na razie nie, bo teraz nie strzelamy, teraz się przegrupowujemy. Więc nie ma co tego używać. I tu nas coś dorwało niestety. Aj, karamba! Włócznie poprawne nas dorwało niedobrze. Możemy jedną dziotą zesłać na dół do walki z nimi. Co wy na to? Ja myślę, że jak najbardziej. Dobra, gatlingi. No to chyba już też nie chcą, żeby w ogóle strzelał jakkolwiek. No i szybko, kolego. Pakuj się tam natychmiast. Pakuj się. Ty możesz na sekundkę zejść na dół. W zwarciu raczej ich pokonasz. Masz doświadczenie. A spokojnie chyba dasz radę. Powinieneś przynajmniej. No więc przegrupowanie trwa, wroga armia już się łamie, zaraz ich tutaj dojedziemy, no i dojechaliśmy ich, możemy się teraz tak ustawić, fajnie, wy sobie tutaj wchodźcie, na spokojnie panowie, na spokojnie, ty się chowaj do góry, chowaj się kolego, twój kolega już cię broni tutaj, dobra, zajmujcie pozycję, zajmujecie, idzie wam to cholernie mozolnie, ale jakoś idzie,
Nie ma tragedii. Pasek przewagi mówi, że mamy, że jest porównie, ale no raczej to jest, myślę, że prosta bitwa będzie, bardzo prosta. Dobra, teraz tak, ten oddział na pewno tu sobie musimy ustawić, tylko kolego, ty tam w ogóle wchodzisz czy nie wchodzisz? Bo ciebie można byłoby w ogóle ustawić w tym miejscu, jakby ci chcieli wejść, no to by obrywali tak fajnie od dołu. I Piotr Poborowa, jesteś tutaj i się nudzisz, więc ja chcę wrzucić ciebie, wróg przejął naszą wieżyczkę niestety, dobra, ty idziesz też tędy. Maszery kolego, szybko, maszery. Wszyscy w ogóle strzelcy mają mieć postawę obronną oczywiście, to jest bardzo ważne. No i tutaj kurczę, dajmy bliżej generała, co by na to, dajmy bliżej generała. Ty biegnij chłopie, biegnij szybko. A biegnij rzesz, kolego, biegnij rzesz. Zajmij tą pozycję, jak teraz będziesz strzelał, będzie fajnie. I daj mi włócznika, który tutaj zajmie się nimi w zwarciu. A my się możemy ustawić o tak, żeby walić do tych, którzy wejdą. Lekko ich wpuśćmy na sekundkę. Gatlingi, można by na to wrócić i do nich walić z tej strony. Tylko mury sobie rozwalę niepotrzebnie, co chyba nie jest do końca właściwe w takiej sytuacji. No, raczej na pewno nie jest właściwe. O, ci tutaj obrywają. No i powoli, powoli zaczynamy, no, tą pozycję tutaj zajmować jakoś tam. W takiej nie najgorszej nawet pozycji. Nawet zaczyna to sensownie w miarę wyglądać. Bo mój wódz musi się lekko cofnąć, bo się robi niebezpiecznie. A to są nasi ludzie. Wszyscy macie te mury trzymać, panowie. Trzymajcie je. Piota liniowa, dobra. Idziemy z pomocą tutaj. Idziemy z pomocą i panikują nasi. Nie, nasi się trzymają. Jest generał, panikują wrodzy kaczy z różnicami. Pięknie. To teraz się ustawmy, proszę, szybko gdzieś tutaj, żeby do nich strzelać. Ty masz zająć się nimi na pewno. Atakujesz tą piotę niedźwiedzia. Ty możesz, kolego serdeczny, w sumie tu podejść, bo tu widzę, że też do nas wchodzą wrogowie. Jest ta piota. Ona może mieć duże morale, tak mi się wydaje, że to jest raczej dosyć groźna jednostka. Najprawdopodobniej. Dobra, to się ustaw tutaj i wal sobie do tych, którzy zdołają się jakimś cudem przedrzeć. Gatlingi możemy w ogóle wycofać całkowicie. Zaraz sobie użyjemy fajnego spela. Sami zobaczcie. Dobra, więc troszeczkę bliżej podejdź. Odrobinkę tu w ogóle podjadę. Tylko tak, żeby... No, są wstrząśnięci. Żeby był ten efekt. Oho! Dajmy sobie wam teraz coś takiego. I się cofnijmy. Dobra, cofnęliśmy się. Jest dobrze, jest elegancko. Wy tu jesteście w ogóle niepotrzebni. Myślę, że was wyślę w tym kierunku. No i co? Oni strzelają, wróg panikuje. Nasze jednostki małe ponoszą jak na razie straty. Zdaje się, że przewagę zdobywamy. Fantastycznie! Pierwsza bitwa przebiegła zgodnie z planem. Szkoda, że nie jest to zwycięstwo heroiczne, bo tutaj dało się to zrobić. Jako, że wróg miał przewagę, no to gdybyśmy ponieśli mniejsze straty, na pewno by to nam wyszło, ale no jest jak jest. Teraz czeka nas kolejna bitwa, bo gdybyśmy wbili jeszcze jedno zwycięstwo heroiczne, tym daimyo, to byśmy znowu mieli 5 punktów honoru. Ej, to się powinno na to zaliczyć, na spokojnie. Kurde. Aż dziwne, co? No, troszkę dziwne. Dobra, widzę, że kolejny desant się pojawił. Kurde bele. Aj, dużo tego idzie, ale no... Dajemy radę bez problemu. Pytanie teraz, co będzie ten taki atak. Oho, naga oka się pojawiła i nam weszła na rejon. I w Tsukushi mamy też atak. No automat, powiem, że powinien nam to wybronić, ale automat jest najprawdopodobniej cheaterski. Mamy ninja, mamy kachi z katanami, więc ja bym to najprawdopodobniej chciał rozegrać ręcznie. Też wsparcie ze strony morza będzie dobre, a jeśli to jest to duża osada rozbudowana, a to jest ta osada, to na nieprzyjaciel nadejdzie od tego miejsca, co oznacza, mili państwo, że będziemy mogli ostrzelać właśnie to miejsce naszą przepotężną artylerią. Potem sobie szybko dobijemy, no i wycofamy się z powrotem w kierunku Buzen. Oj, trzeba będzie teraz szybko tą technologię pracować i wysłać nasze jednostki, które na razie zaprowadzają porządek w Hirado, właśnie na północny wschód, żeby tam była elita na tyle dobra, by odpierać naprawdę liczne ataki, bo wiecie, później tych armii może być więcej. Póki są to desanty, no to raczej jest spokojnie, ale potem może być tego naprawdę jeszcze więcej. Czyli co, to będą ataki na pewno, więc możemy poświęcić sobie tych panów, dobra. Włócznik może na razie stać jakoś tak. I mi się wydaje, że mega dobrą opcją jest ustawienie się na pewno jakoś w tym stylu. I może być tutaj. To jest jak dla mnie bardzo dobra strategia. Was rzucamy tutaj, was rzucamy w to miejsce. Wy gdzieś tu się ustawcie. No i pytanie, czy wróg też nie podejdzie jakoś od prawej strony? Nie wiem, może prawdopodobnie podejść, ale liczę, że jednak się to nie wydarzy. I zobaczmy, wróg atakuje... No większością z tego miejsca, spoko, czyli jestem dobrze ustawiony, jest elegancko. Ty możesz podejść sobie, kolego, niby gdzieś tutaj, o ile by to było takie dobre. Włócznie też mogą podejść trochę bliżej. Nasz kapitan niech się przyda w tym miejscu. Fantastycznie i zaraz oczywiście robimy tutaj ostrza. Piota liniowa. Pytanie, gdzie idą ninja, bo wiecie, ninja mogą iść od zachodu, więc ja może jeden oddział sobie zostawię tego właśnie kapitana, by w razie czego wykrył wroga, no i by tam był w stanie jakkolwiek go... skontrować, zatrzymać. No bo tu jestem rozstawiony, jak na razie zdaje się idealnie. A weźmy się może tak ustawmy. Co wy na to? Może nawet, o, tak bardziej się rozciągnijmy. To będzie najlepsze. Przyspieszmy troszeczkę rozgrywkę. Wreszcie więcej bitew polowych, a nie tylko morskich. Fantastycznie, no Jalaru się może wykazać. Dobrze, dobrze.
O to właśnie chodziło. Was można poświęcić, bo to są oczywiście jednostki garnizonowe i tak się w pełni zregenerują, a więc na spokojnie. No i tak, to idą kaczy z różnicami, więc to idzie syf i tędy idą kaczy z katanami. Okej. Okay. Skoro tak, no to na pewno was musimy przesłać już w to miejsce, już widzę. Przydałby się jeszcze jakiś oddział piechoty liniowej, ale was wykorzystuję tu, czyli na razie nie byłoby to zbyt dobre. No to zróbmy tak, że ciebie też kolego cofnę i wyślę w to miejsce, dobra? Tak, no bo tu jednak idą, wiecie, cztery jednostki. Groźne cztery jednostki. Bardzo niebezpieczne, tak uważam. Nawet nie wiem, czy by się tam nie przydał oddział piechoty liniowej, żeby go tam wystawić. Wiecie co, wyślę oddział piechoty liniowej, zdecydowanie. A tą sobie rozstawię w ten sposób i ona i tak będzie na spokojnie sobie radziła. No bardzo dobrze. Czyli co, ustaw się tutaj, kolego. Tych tam masz zatrzymywać na razie. Masz bronić tej wieżyczki. Już ją aktywujmy, żeby strzelała, bo to są, uwaga, trzy oddziały. Kaczy ich z katanami. Tutaj co idzie? Idą rusznice, tu idą kaczy z rusznicami i teraz walimy sobie tym ostrzałem. Już teraz ten pierwszy. Obszarowy chyba, co? Chyba tak. Żebyś tylko wróg zbytnio nie rozjechał. Mam już poprawkę i wiem, że nie mogę za daleko tego celować. Powinienem teoretycznie... O, co jest? Nie da się? Coś się zbugowało. Poczekaj, bo coś się chyba, kurde, zbugowało. Chwila. Tak, dobra, jest dobrze. A może skupiony jednak, co by na... Zróbmy skupiony. Może właśnie się bardziej teraz opłaci, bo teraz oni wejdą w zasięg. O, to może być naprawdę dobre. To już jest ostrzał. A tak, tutaj już blokujemy wroga i widzę, że wróg wchodzi na najwyższe możliwe mury, więc moje włócznie ich tam się utrzymają. Mają fajne doświadczenie. Może nie spękują. Oby nie spękowali. Byłoby pysznie, jakby nie spękowali. A dalej to walimy tą wieżyczką. To już możemy aktywować. I no, chyba będzie idealna eksplozja. Chyba się nie wybronią. To możliwe, że ich naprawdę przezedzi. Oho, leci, leci. I chwila prawdy. Jakby tu walnęło. Jaki blob, to widzicie? Dawaj tutaj, proszę. Ciut wyżej. To jest RNG, dobra, ładny strzał. No, to jest RNG, no i teraz troszkę to RNG tak średnio chyba siadło mimo wszystko, niestety. Dobra, tutaj się trzymamy, no nasi ludzie troszkę się łamią, ale kaczy wroga też obrywają dosyć mocno. Dobra, teraz się lekko przestaw. Wrzucamy tutaj na pewno piechotę liniową. Jest znacznie lepsza w tym co robi. Ty wracaj się tutaj i oczywiście odzyskaj swoje morale, bardzo wysokie. I tu też idą, zobaczcie, kaczy z łukami. Ej, dużo tego idzie. O, tu jest dosyć niebezpiecznie. Dobra, widzę, że ninja podeszli od tego miejsca. No, spoko, spoko. Niech podchodzą, zaraz sobie ich wycofamy oczywiście, ale jeszcze mogą pozostać chwileczkę. W tym miejscu dałbym włócznie do pomocy tu na pewno, żeby bronili się na tym, żeby nas bronili na tym górnym poziomie. I tu się cofnijmy tak. Tu się cofnij gdzieś, kolego, w ten sposób. Ty na razie zostań na pozycji i w ogóle wszyscy, jakbyście byli w stanie, to macie mieć postawę obronną. Dobra, a więc wy macie iść tam. Ten kolega może tutaj na razie pozostać sobie. Was już bym chyba powoli chciał wycofać. Tak, więc was sobie ustawmy, nie wiem gdzie nawet, może do góry po prostu minimalnie. Wy jeszcze zostańcie. Dobra. Dobra, jak tam ci goście idą? Dobra, coś idzie tędy. Tu się wciąż bym chciał cofnąć jeszcze. Wy tam cały czas, panowie, strzelajcie. Strzelajcie, nie zatrzymujcie się. Ty te masz biec może w to miejsce. Ty się wycofaj, o tak. Dobra, zatrzymam wroga, musimy go zatrzymać. A pasek przewagi jest taki dosyć mało obecnie ambitny. Tu się lekko wycofaj, kolego, serdeczny. I sądzę, że tu w ogóle chcemy mieć więcej piechoty liniowej, bo tutaj jak na razie jest stabilnie, tu nie masz takiej potrzeby posiadania takiego wojska. I ninja kiszą nas jak na razie bardzo bijają. Dobra, zatrzymaj ninja kiszą. Ty ich tutaj trzymasz w ten sposób. No to teraz tych kaczy dziabniemy, no ci już w sumie to nie stanowią jakiegoś zagrożenia. Coś idzie tędy, dobra. Wróg zaczyna się łamać, są chwiejni. Dobra, są złamani? Tak, załamani, pięknie. Teraz tak, kolego, idziesz zająć się teraz szybko nimi. Wy sobie strzelacie od tej strony, dobrze strzelacie, bardzo dobrze. Na przykład mi tego oddziała, ale niestety no już raczej wyparuje, nie uda nam się chyba go niefortunnie odzyskać. Dobra, teraz ty może jednak się tu zostaw i wal tych kaczy, dobra? Naparzaj w nich, kolego, naparzaj w nich ostrożnie. Tu się ustawiaj, tu jest sympatycznie, zaraz kolejny ostrzał będzie. No, walniemy też chyba skupionym, co wy na to. Tylko, że tym razem na ten teren, gdzie oni będą się zaraz wspinali. No, to może być naprawdę opłacalne, bo się wspinają, więc nie mam jak stąd uciec, dlatego zróbmy coś takiego. Dobra, jak nas gonią w ogóle, iść tędy, kolego, przesuń się. Panowie, strzelajcie, nieważne, że są nasi ludzie, strzelajcie, wybić ich. Wybić dziadów brutalnie. Jak tam frontline? Frontline ma się troszkę specyficznie niestety, no ale dobi ich szybko. Tu się widzę, że wróg przebił, a potrzebne wsparcie. O, wróg wybity, wbijamy się piechotą liniową natychmiast. Wy panowie też się tutaj, nie, w ogóle wbijamy was tam. Prosimy do góry. Oho. Okej, kaczy są chwiejni. Doskonale, muszą być chwiejni, muszą się złamać. Szybko, panikuj kolego, panikuj. Strzelcy możecie iść sobie do góry i walić do tych, którzy tutaj próbują się dostać. I, dobra, są zrozgotani. Pięknie, teraz idziemy na plery na nich.
Na szybkości, panowie. Szarżujemy. Piłota liniowa obrywa. Zaświadczenie niedobrze. Bardzo mogłem ich wycofać, ale no już nie zdążyłem, niestety. Już się raczej nie przygrupuję najprawdopodobniej. Więc idź tędy, ty sobie tam w nich kolego strzelaj. W nich walcie na dwa baty. Dobra, odwróć się tak. Okej. Okay. Chwiejni. Jak ma się sytuacja tutaj? Ma się nie najgorzej, cofamy się na górę teraz. Czyli tak, ty masz iść tutaj, kolego. Ty możesz w sumie na razie zostać tak jak stoisz i trzymać linię. Dobra, są złamani, pięknie. Teraz tak, poproszę na pewno wysłać tam żołnierzy. Tych pobijanych gdzieś bym cofnął. Wy się tu ustawcie i tam czekajcie na razie na rozkaz. Ty wejdź sobie na mury, w sumie nie wiem, gdzie będzie wysłał. Może tu będzie wysłał, kolego. Dawaj, tam idziesz, co? Cofnij się, cofnij się. No i w sumie elita wroga rozgromiona. Wy. Na pewno wy to jest, może być ewentualne, że mnie sarmatnie. Myślę, że możecie być tutaj. To jest jednostka, gdzie są. Oni też mogą być teoretycznie mięsem armatkim. A tu w ogóle kto wojuje? Tu wojuje oddział takim. To będzie ciebie wycofał, kolego, na pewno. I wysłał w twoje miejsce taką piechotę, ale kaczy z Jari. A, myślę, że spankowali, ale jednak się trzymają. No jednak niestety. Aż tak super kolorowo nie wyszło. Dobra, biegnij tam, chłopie. Biegnij, ruszaj, czym prędzej się da, ile sił w nogach, nadciągaj, dobra, tu się ustaw. Ciebie poproszę, ciebie rozstawię, może bardziej gdzieś tutaj, nie wiem w sumie, gdzie bym cię chciał rozstawić, kolego. Jakoś tak, dobra, ci obrywają, użyjmy jeszcze ostatniej salwy, póki mam tą wieżyczkę, póki jest moja. Pan włócznik wojuje, sobie radzi, chyba nie najgorzej, co? Chyba tam. Tych jest 200 chłopa. Okej, czy musimy się rozstawić tak? I moja piłota liniowa. Mam dwa oddziały tutaj obecnie. Jeden właśnie walczy w zwarciu i mi grę skaszowało, nie wiem dlaczego. Kurwica, już wygrywałem! Fuck! Uznam, że los chciał mi dać jeszcze jedną szansę. Chociaż tam tą bitwę raczej bym wygrał. Straty byłby większe niż teraz, bo teraz nie stracę piłoty liniowej. Aczkolwiek, nie wiem, skraszowało samoistnie. Myślę, że widziałem pasek przewagi, był minimalnie na korzyść wroga, ale jak się cofnęło do wcześniejszego, prawda, etapu bitwy, no to rósł w moim kierunku, a więc z powodzeniem powoli zwiększyliśmy szansę na zwycięstwo. Nie tak, moi włócznicy bardzo obrywają, więc ja bym ich wycofał bardzo chętnie, żeby jednak przetrwali. Tutaj wróg jest załamany cudownie, możemy sobie ciebie ustawić tutaj, żebyś strzelał sobie w nich i też są załamani. Zobaczcie, tak naprawdę od razu ustawiłem tutaj piechotę liniową i wybiłem tych gości, a w tym miejscu, no to no, typowo, prawda? Walka na parzanka, elegancko, no wiecie, w przenośni bajka, chyba wygrała taka sytuacja. Dobra, czyli ty, kolego, no mamy kaczych z Jarych i to jest bardzo niebezpieczne, to jest arcy-niebezpieczne. W takim razie musimy coś ogarnąć, żeby tu nie było lipy i ja poproszę oddział doświadczony tutaj, żeby do nich walił, bo ci kaczy, jak teraz w ogóle idą w złym kierunku, dobrze, dobrze, bardzo dobrze dla nas. Jakby się rzucili na tych strzelców, no to by nas to zabolało, a to jest piłota liniowa, której straty nie są jakkolwiek mile widziane. Na tej mapie czasem się zdarzałem crashy, na streamie kiedyś, pamiętam, graliśmy, też mi się to zdarzało nawet parę razy z rzędu, więc liczę, że to był już ostatni crash i że teraz tą bitwę do końca dobrniemy, bo pomimo FPS-ów chyba mamy przewagę. Nie chcemy się w ogóle teraz z szogą przechwycić, więc musiałem zrobić to przez przechwytywanie ekranu, czyli także widzicie normalnie całego mojego... cały mój ekran, bo ja normalnie widzę te FPS-y, tylko tego z reguły OBS nie przechwytuje, kiedy, znaczy z reguły, normalnie to nie przechwytuje, jeśli, dobra, są złamani, fantastycznie. Jeśli przechwytuje po prostu okno konkretne, a nie cały ekran. Czyli co, tak sobie kolesie wybijemy, bardzo sympatycznie. Ta piłota liniowa, jesteś tutaj, mogę cię wrzucić w to miejsce, myślę, że będzie to bardzo wskazane. Ciebie z kolei tu na pewno ustawię, ciebie ustawię tutaj. No i odwróćmy się i zacznijmy strzelać do tych dziadów. Są załamani, chyba mamy za sekundkę GG, WP. A ciekawe, jak myślicie? Napiszcie w komentarzu, czy ja będę tą bitwę wygrał, gdyby mieli ten crash? Ciekawe, no bo... jak się zdarzyło, no to no szkoda było nie wykorzystać tego i już nie wiedząc, że tu mamy kaczych z mieczami, z katanami, ustawić sobie tutaj strzelców, by ich przerzucili, zanim ci w ogóle dotarli. No, była wielka szkoda. Więc na razie zróbmy taki myk, sobie ich troszeczkę tutaj wystrzelajmy dalej do końca. Myślę, że ty możesz ich tam śmiało gonić, kolego. Próbuj przynajmniej. No, generał raczej przeżył, ale grunt, że wroga odparliśmy. A teraz to się bardzo przyda, bo no wróg tam kolejny desant wysadził, co prawda obok, ale wysadził. Tutaj, jeśli on przed to w ogóle będzie bitwa naprawdę idealna i możemy sobie z niej już w tym momencie wyjść. Zwycięstwo minimalne znowu, ale za to fajne. Ja się teraz szybko nadpiszę ten sejwik, by, że ten crash nam nie odebrał naszego sukcesu. Jednak obrona osad, kiedy ma się brumpalną, to jest coś pięknego. W szczególnie podstawowym jest to jeszcze mocniejsze, więc jak tam gracie... oj, szkoda. Pod brumpalną to jest o wiele lepszy efekt. O wiele lepszy. No, zawdzięczam oczywiście to flocie. Gdyby nie wsparcie floty, byłoby na pewno o wiele
ciężej niestety. No i niepokoje narastają w Hizem. Wszędzie niepokoje narastają. Zaraz sobie to zmienimy. Mamy 3,5 koła, teraz bunt w Satsumie wyskoczył. Wiem, i ten bunt się pojawił tym razem w tym miejscu. I jest to bunt, no taki już chyba, kurczę, troszkę, mam wrażenie, że groźniejszy. Nie uważacie? No, ja uważam, że troszeczkę może być groźniejszy. Więc zróbmy tak. Tutaj teraz się niestety niepokoją, czy on mi coś zniszczył. Zniszczył mi lekko fortecę, z której mi bardzo dużo morale dawała. Dobra, to musimy tą szoguńską grę pokonać. Co się tu w ogóle dropnęło? To się dropnęła armia, no taka dosyć wam powiem, niebezpieczna niestety. No więc na razie stąd się nie ruszajmy. W tym miejscu mamy resztki wroga, a więc proponuję pilotę liniową, no już dosłać tutaj, do Buzem, by wzmocnić naszą defensywę. Dobra, jest wzmocniona. A was... czy chcę was jakoś zaatakować? Może mi w polu spróbować, tylko bez generatora będzie ciężkie, moi ludzie spankują. No, nie, bo chciałem, żeby on znowu spróbował mnie zaatakować na morzu. To będzie na pewno dawało lepszy o wiele efekt. I mamy teraz tak, raport kwatermistrza. Coś się wybudowało. Zrobił się dzierżawy i obóz szkoleniowy w Satsumie. Czyli teraz w Satsumie mamy znacznie tańszy werbunek. No, teraz zobaczcie, kosztuje to raptem 778 taka jednostka. A jest bardzo fajna. Cudownie, farmy to później sobie ulepszymy, to się tutaj robi. Czy co, czekamy na nich, czy... Wiesz co, nie, ja bym najchętniej chyba ich napadł. Boję się, że mogą mi... Nie, możemy ich napaść. To będzie kolejna fajna dosyć bitewka. Flota musi być bliżej. Tym razem to będzie bitwa ze wsparciem floty. Tu mamy nieprzyjaciela, czyli ciebie muszę na pewno dobić. A więc finalnie trochę jest bitew morskich do rozegrania z tego, co tutaj widzę. A no to napadnijmy was i... Aj, nie ostrzelałem ich, kurde, mogę ich ostrzelać. Fuck! Mój błąd. No nic, nie ma problemu. Pan Ishin Harutoshi poniesie tego nauczkę. Boże, jaką ma górę, co wy to widzicie? Co wy widzicie tą mapę? Ja! No ja widzę takie coś po raz pierwszy. Jeszcze nie miałem okazji zobaczyć takiej bitki, no a takiej mapy, a to proszę, jest. Więc może teraz zyskamy dużo tych represji i mam nadzieję, że się wreszcie nie już będę mógł stąd pójść, chociaż to jest mega ciężkie, bo Satsuma była stolicą. No ale to się powoli stabilizuje, nawraca się, no 5 do 7 tur i na pewno będziemy mogli stąd pójść. Boże, jakie góry. Dobra, on tam nie może, w ogóle jak on się tam ma rozstawić? No chyba tu się musi rozstawić. Nie mam pojęcia jak, ale chciałbym być na tego miejscu. Tak wam powiem, znaczy w sumie nie chciałbym być, bo... Nie, nie chciałbym być. Myślę, że moja pozycja jest względnie lepsza, bo on się może ustawić, zobaczcie, tutaj najdalej. Więc ja jako pierwszy mogę zająć sobie to wzgórze. A ta góra, ja sądzę, że jest naprawdę, naprawdę fajna. Czyli co, sobie tych odhaczmy, którzy są najbardziej pobijani. Na razie z ich usług chyba korzystać nie będziemy, żeby strat nie powodować większych. Więc wrzućmy sobie was na pewno o tutaj. Mhm. Was możemy dać jako takie, jako obronę, na przykład, nie wiem, tej flanki, albo też w ogóle na razie z tyłu. Strzelcy. Tak o, no i dobra, bitwę zaczynam oficjalnie. Wróg jest tam. Czy podejdzie? Nie wiem. Ciężko bardzo powiedzieć. Wiem tylko, że na pewno ustawię swoich strzelców. O, to jest to wzgórze takie dosyć... No niefajne, prawda? Niefajne. I z której strony może nadchodzić do nas? No chyba się tu ustawimy. Tak, tu się ustawimy, więc daj mi na razie te trzy jednostki jakoś tak rozstawione. Ewentualnie, dobra, takie zestawienie jest fajne. Chociaż nawet możemy inaczej. Możemy tutaj dwie jednostki dać tak. Albo w ogóle pojedynczo ich rozstawiajmy, żeby było lepiej. Czyli co, was sobie dajmy tutaj na pewno, was teraz troszeczkę niżej, gdzieś w ten sposób, potem kolejny oddział jeszcze niżej, gdzieś tak. Pięknie. Oddział musi bronić tego oto fajnego wzgórza w tym miejscu. Kolejna jednostka nie się tu ustawi. Chyba nawet jeszcze jedno oddział możemy tutaj dać. Tak, ale już niżej może lepiej nie schodźmy, żeby nie było ryzyka, że coś tam się wydarzy niewskazanego. No właśnie, a was tutaj, chwila, który to jest oddział tutaj, was możemy nawet jeszcze dać... Wyżej, zobaczcie. Jak was dam wyżej, to potem inny oddział może z kolei zająć miejsce tak pomiędzy. No, i to jest dobra pozycja. Ci kolesie, ja bym chciał, żeby pełnili taką funkcję straży takiej, nie wiem, bocznej. Tu się u was ustawcie. Wy możecie gdzieś być bardziej w lesie, no i na wypadek, gdyby wróg do tego lasu się chciał dostać, no to będziecie skutecznie odpierali go od realizacji tego pomysłu. Gdzieś się tu ustawcie. Dobra, generał, może być z tyłu. No i czy ty w ogóle do mnie, kolego, podejdziesz? I ty do mnie widzisz, że idziesz, ale idziesz lasem. I to mi się nie podoba. Chociaż nie, ty się rozciągasz, ty lasem nie idziesz. No bo co, czy każdy może stąd strzelać? Myślę, że chyba na spokojnie, zobaczcie. No, raczej nie powinien się blokować, bo będziemy walić w cel, który jest tam. Tak, jest dobrze, jest elegancko. No to co, panowie? Czy jesteście gotowi do tego, żeby dać im nauczkę? Czy jesteście gotowi? Oho, to już widzę kawalerię. No to już się trzeba na nią dobrze przygotować, bo na pewno, kurde, będzie nieprzyjemna. Spotkanie z nią będzie wielce nieprzyjemne. Teraz tak, ty się, koleżko, ustaw, proszę cię gdzieś bardziej... O, widzisz, już jadą do nas, no to się musimy tak ustawić. Ty proszę szybko tak się ustaw, na szybkości. Ciebie gdzieś tu wrzucimy. Ta jednostka na tyłach. Generale,
A na razie stój sobie i czekaj na sytuację. To jest za szablami, dobra, panowie, wy też strzelajcie. Czas najwyższy oddać salwę. Żeby tego nie dojechali. No, wstrząśnięci są. Teraz wy z boku strzelcie. Szybkie przeładowanie. Panowie, szybko. Jest las, więc oni też są wolniejsi. To jest dla nas bardzo korzystne. Dobra, teraz tu się ustaw tak, kolego, ustaw się tak. Cię proszę gdzieś pomiędzy najlepiej. Dobra, jazda wroga odparta. Pięknie, teraz tutaj już podchodzi do nas na blisko. Dobra, wy też stąd strzelicie z góry. Zginęło 10, zginęło już kilkunastu, są chwiejni. Teraz poleci salwa z góry. Dawaj szybko salwa z góry. I załamani, idealnie. Wroga jazda odparta. Następnie naparzamy sobie wsparciem floty gdzieś. Myślę, że w tym miejscu jest chyba idealne to. Dobra, i w zasadzie bitwa jest zwyciężona. Już teraz, pasek przewagi, nie wiem jaki jest, bo te FPS-y cholerne mi to zasłaniają niestety. Cholipka. Co to jest? Czekaj. A, to jest, nie wiem co to jest, ale to wygląda jakby to... Być moja flota tam wycelowała, ale ja celowałem tutaj koniecznie, na środku. No! Jaka ładna salwa! Ej, dobrze obrywali, co nie? Dobrze obrywali, bardzo dobrze. No co, ustaw się tutaj, kolego. Was proszę tak bardziej od flanki. No i co? I jeszcze nie idziesz. Oho, widzę, wysłałeś jeden oddział do walki. No, wiesz co? Raczej możesz mieć problem z tym, żeby zwyciężyć. W takiej wymianie możesz mieć duży bardzo problem. Oj, sądzę, że nawet gigantyczny. Co się dziad finalnie nie chce sprowokować? Komu się podejść całą naszą armią i po prostu dać mu nauczkę? Bo wygramy bez problemu, już straty są znacząco zminimalizowane, przez to, że udało się tak właśnie wyciąć na daleko ich hrasując parę jednostek, no ale raczej nie chce podejść. No dobra, no to jak nie podchodzi, kolego, nie będę cię na siłę zmuszał, żeby nie było. Ja sobie wezmę swoich żołnierzy, ustawię się. O, idziesz teraz? No idealnie, kolego, piękny prezent was mi właśnie sprawił. A więc ty stoisz do repozycji, was mogę sobie no, gdzieś tam na razie cofnąć, no i zobacz. Zobaczcie, kurczę, wchodzi w zasięg, możemy sobie to teraz pooglądać i będzie prawdziwa rzeźnia. O, idą samuraje, żołnierze tradycji Japonii. O kurwica, a to było ognisko strzału, myślę, że to jakieś katapulty lecą czy coś. I generał, no powiem tak, no to nie ma racji bytu, tutaj będzie strzał do nich tyle żołnierzy. Nie ma szans, jeszcze przydał się jakiś gatling na wzgórzu. No gdyby to był gatling na wzgórzu, byłaby rzeź. O kurde, widzicie to? Ja pieprze. Ale poginęli, ale w ogóle nie ustawiłem znowu mojej formacji, kurde, zapominam ciągle o tym trybu obronnego. No i ja została praktycznie doszczętnie zmiażdżona. Kaczy z katanami też raczej nie dojdą. Ostatni samuraj, oj tak, jak ja już czekam na gatlingi. Jak opracujemy tą technologię cywilną, jaka da nam zadowolenie teraz, no to potem rasujemy, myślę, że gatlingi zdecydowanie. Ja pizga, widzicie to? Zobacz to, kurde, jak to wygląda ze wzgórza. Jaki piękny ostrzał. No i spękowali. Tak, załamani. Dobrze. Tam trwa wymiana ognia, tu się w nas coś wbiło. O kurwica jasna, ty nie zauważyłem. Fuck. Uciekaj, pan kolego. Uciekaj szybko. Dobra, strzel w nich tak. Odwróć się, ty uciekaj. Idziesz tędy. No, są chwiejni, więc musimy w nich teraz szybko wypalić. No dobrze, oni się raczej się przygrupują. Powinni prawdopodobnie. No, dawaj salwa. Salwa raz. Odwróć się teraz i wal do nich. Teraz, dobra, złamaliśmy jakimś cudem. O, a było blisko, żeby stracić jednostkę. Było bardzo blisko. No i wróg wybity. Wypadałoby chyba wysłać teraz generał, żeby ich tam podobijać, co wy na to. Tylko jeszcze są w zasięgu, więc jest to ryzykowne tam się udawać, ale możemy już teraz go wysłać. No i straty bardzo małe. Myślę, że to może być śmiało zwycięstwo. Może nie heroiczne, bo to ja atakowałem, ale na pewno zdecydowane. Generał awansować nie masuje, ale sporo zyska expa, bardzo sporo i bunt zaraz sobie dobijemy. Gorzej, że ten bunt może wciąż teraz naszą osadę napaść, a chociaż będzie na tyle rozbity, że chyba nie stworzy jakiegoś ryzyka, że możemy utracić naszą piękną Satsumę, która już, no się przypomnijmy, fajnie rozbudowała. Bardzo fajnie. Okej, okay, piechota taka. Czyli co, klasycznie, odcinek kolejny zacznę, jak już uporam się z sytuacją na morzu. Będą do rozegrania kolejne bitwy. Może już tam niektóre z nich wytnę tak w całości, jeśli jeszcze raz będzie, wiecie, obrona Buzen, bo to Buzen jest średnie, ale no, grunt, że mamy tam generała i artylerię, to nam dużo da, a więc na pewno Buzen będzie trzeba wybronić. Idzie i tam jest dosyć mocna armia. Musimy wzmocnić Buzen, dosłaniając oddziały z Tsukushi, jeśli tam już wybijemy w całości wszelakich nieprzyjaciół, których teraz w bitwie uda nam się przerzedzić, zdziesiątkować i dobra, bitwa zakończona. No i chyba od razu wam dziękuję serdecznie za uwagę. Jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam na Face'a, Discorda i Twitch streama oraz wpadnijcie do Instant Gaming, linka macie w opisie oczywiście. Kurde, nie wiem kiedy się do tego przyzwyczaję, żeby to mówić o tym instancie, ale no cóż. Jest tak jest. I teraz tak. Mógłbym się tak ustawić i znowu zrobić ten sam myk z generałem, żeby ich dorwać koniecznie w tej turze, bo wiadomo, że się bunt nie zespałni, prawda? To wiemy wszyscy.
Dobra, bunt stłamszony i represje mamy jakie? Represje mamy teraz, zobaczmy czy w ogóle jakiekolwiek się pojawiły. A mamy obecnie, aha takie, czyli się musiał chyba odnowić najprawdopodobniej. No nic, bunt się raczej nie pojawił, niby mryga, ale nie powinien się pojawić. Liczę, że się nie pojawi, oby się nie pojawił. Trzymajcie się, na razie, hej hej.